Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i siostra. Ja, a to po raz kolejny wychodzenie na zewnątrz. Czytam oryginalnie, mówi naut. Tak więc, podołga to gława, lecimy. Siostra mi rzuciła spoilera, że gra się kończy. Sam kazałeś to tak, powiedzieć, tak. Dobra, z względnego marudzenia. Dobra. Idziemy. Czemu tu widzę jakąś kapsułę radioaktywną? Dobra, mniejsza z tym. Te krzesła są w tych rurkach laboratoryjnych? To robi coś takiego? Nie. Mogę przeczytać? Trochę takie dziwne jest, ale dobra. Nie wiem, ale nie możemy tego tak zostawić. Będę jak sobie lepsze. No, mów ty. Weźmy je ze sobą, dopóki nie dowiemy się, co tu się dzieje. Dobra. Trzeba uważać, by nie wpaść do soku. Do głowy. No do soku. Dobra, zaczynam. I wszystko jest dwuosobowe? Nie. To jest easy. Nie wiem, jaki ktoś mógłby mieć z tym problemy i po co jest ten poziom. Ups. Przynajmniej nie masz wibracji. Kanapa. No, hamowałam. Tak, hamowałaś, że zahamowałaś już za późno. Teraz nie zdążymy tym razem. Trzeba będzie potem się od razu na płasko ustawić. Dobra, ważne, że kanapa przeżyła. Poczekaj. No. Mówię, zdążylibyśmy. Nie zdążylibyśmy. Zdążylibyśmy, gdybyś nie zlamiła. Nie kazała czekać. Znaczy dużo czasu jest na medal plastikowy. Brawo. To był balon z kanapą. Może zdążymy na plastikowy medal. Czemu ty to robisz? Co robię? Krzesło w próbówce. Po co ktoś wkłada krzesło do próbówki? Ups. To jest duża próbówka. To jest rura laboratoryjna. No ale po co ktoś tam krzesło miałby wkładać? Nie zdążymy. I super, teraz struwam. Prawda, to ja cię trzymam. Ty zbiłaś jakąś osłonkę? Nie. Skądże znowu? Ja zrobiłam. Dobra. Co? Tada! To jest prawdziwy poziom. Sobie można było to zauważyć, tylko ja oczywiście byłem zbyt głupi, żeby się na tym skupić. Może niech jeden nosi pojedyncze z jednej połowy, a drugi z drugiej. Co za różnica? To są inne przeszkadzajki. Ups, chyba zatonęłem. Dobra, ja pójdę na kwadraty, kółka i trójkąty. Ale ja już tu jestem. Pralka? Nie rozumiem, po co my mamy zajmować się tymi rzeczami? Przecież nie było w oryginalnym towarze, którzy nam ukradli. No teraz weź pomóż z pralką. Mam karton. Boże, pralka jest dwuosobowa. Karton jednoosobowy. Dlatego chciałam, abyś pomógł z pralką. A ja niosłem karton. Tam się wsadzi, widać tą pralkę. Nie, ja pralki nie wezmę. Ja bym niosł jednoosobowe rzeczy. Czemu nie weźmiesz pralki? Po co mi pralka? Mi kartony wystarczą. Ale musimy wziąć pralkę. No to później weźmiesz pralkę. Zostały same dwuosobówki. Niekoniecznie. Ups.
Chyba utonęły. Ups. Boże, po co ty to robisz? No ups, po prostu. Przestań ups. Ować. Nie upsuję, ja po prostu nie umiem. Boże. Bożena. Czemu była jakąś Bożenę? Nie ma tu żadnej Bożeny. Ja wezmę to jednoosobowe coś. Brawo. Teraz chodź po kaktusa. Kaktusa? Tak, nie widzisz, że tu jest kaktus? Nie, nie widzę. Ja widzę tylko pełno soku, w którym ciągle się topię. Poczekaj. Po co? I co z pralką? No trójkąty się kończą, a ty idziesz. Co ty zrobiłeś? Ja? Nic. Znaczy to ciebie co zrobiłaś, a nie mnie. No, czemu nie poszłeś na kółko? Bo nie wiem, może spadałem. Róbmy tak. Będzie czekolada. Standardowo. Czekaj. Ja, będzie czekolada. Co ty robiłeś? Ja nic. To ty szarżowałeś. Tak, tak. Wszystko co złe to ja. Zauważy też swoje błędy. Zauważam. Nie zdążymy. I to szarżował? Teraz to ja. Czemu my nie spróbujemy tego przerzucić? Może dlatego, że się nie da. A skąd wiesz? Pewnie, czy jest skonstruowane w ten sposób, żeby mi dało się rzucać. No! Teraz to ty szarżowałeś. Nie. Tak, ja zrobiłam tak. W dół robiłam. Na pewno. Po czym miałbym szarżować? Teraz to ja byłam. Jeśli teraz byśmy to wywalili. No, teraz twoja ukochana pralka. Teraz zostaw to. Ważne, że jest już w bezpiecznym miejscu. Teraz twoja ukochana praleczka. I nic, doma nadal się tu czuje. No. Spadam. Okej. Okay. Mamy jedną rzecz. Nie jedną. Dwie. Albo nawet trzy. Nie, dwie. Dobra. No musisz się na ustaw. Kółko. Ja stoję dobrze. Nie zdążymy. Powinniśmy sobie włączyć więcej czasu. Nie. Powinnaś po prostu nie szarżować. Ja nie szarżuję.
Grill? Wypadkiem nie zamieszka się. Chyba bierz kanapę. Nie zdążymy. Spróbujmy to przerzucić. Nie da się przerzucać. Od środka? Jak od środka? Nie rozumiem. No właśnie nie rozumiem, jak od środka przerzucać. Kiedy to się zatrzyma, to wrzucimy to na bezpieczną strefę. Nie da się. Jesteś pewien? Tak. Jeśli się mylisz. Nie mylę się, bo tu widać, że się nie będzie dało. No patrz, no to rzuć teraz i zobaczymy. Czy doleci do bezpiecznej strefy. Chodźmy o tamto. Nie rozumiem. Odjechało bez nas. Chyba jeszcze raz. Bez mnie, jak tam wejdziesz, to im rzucisz, to już dawno się zablokuje. Musiałem to zrobić. Co to robisz? Bo lubię rozbijać rzeczy. Ktoś mówił, że mam nie szarżować. Nie na tamtych kloceczkach. Czyli zdecyduj, czy mam szarżować, możesz, czy nie. Ale nie na tamtym. Jak się kończy twoje piękne szarżowanie? Teraz nie szarżowałam. Ale nie kazałeś szarżować, widzisz, jak to się skończyło? Dobra. Prawie doskoczyłam. No właśnie, prawie. Była. Na pewno. Wiesz? Nie widzę, bo jestem ślepy. Jak w to grasz? Nie wiem. Ja idę na lewo. Dobra, to jedę na twoje ulubione. Tym razem sobie lepiej porać. Ja sobie dobrze rzuciłem. To ty psułaś. Widzisz, że jestem mistrzem. Ups. Ups. A twój kozorożec znowu pierdział. Na nagraniu jest odgłos pierdzenia. Więc widzisz, pierdział twój kozorożec. A skąd wiesz, że to nie doniczek? Stąd, że doniczka wtedy nie było, bo on utopił się wtedy. Aha. Te. Na pewno. O, sok umie pierdzieć. To nie jest sok, tylko głowa. A głowa to jest rodzaj napoju, jeśli się nie mylę. Zresztą ja nie wiem. Ale nawet nie wiem, czemu się kojarzy, że głowa to był jakiś napój czy coś. No mam. Czy ja mam ci pomóc? Nie masz pomagać. Czemu? Ja już mi się skończyły wszystkie jednoosobówki. No to idź po pralkę. To jest ciężko. No wiem, że jest ciężko. A widziałaś kiedyś lekką pralkę? I po co mnie zostawiłeś samą z pralką? Nie zostawiłem? No i widzisz, ja zostawiłem cię z pralką. Teraz tam czy tam? Jeszcze trzeba przynieść jeszcze... Dla cię kaktusa. Kaktusa. To się losuje, jaki to jest przedmiot.
A po co ktoś tutaj wkładał kaktusa grilla, czy co to tam by było, nie było? Może chciał z tym czymś... To za cicho, znowu może gadasz. Może chciał z tym czymś robić jakieś badania? Ups. Znowu spadłem. To mi czek. No co, to gołąb mną steruje. Bardzo fajne nawiązanie, wiesz? Nie, żadne nawiązanie. O czym ty znowu mówisz? O dziobaku, który sterował. Jaki dziobak sterował? Dziobak już do mnie steruje. Czy ja czegoś nie ogarniam? Kojarzysz może taką bajkę jak Phineas i Ferb? Nie, nawet nie wiem co to. Tak, tak, tłumacz się tym, nie przeuwielbiałeś. Nie, ja nawet nie wiem co to jest, więc ty mi nie mów. I oglądałeś wszystkie odcinki po angielsku. No, w oryginale, bo tak jest bardziej lepiej. No, przetrwaj! Łatwo ci mówić, przetrwaj, jak sama sobie wpadasz do soku. Nie, ja biorę grilla. Ty bierz goryla. Mamy grilla. Mamy. Teraz. Ale po co my kradniemy z tych jakichś dziwnych miejsc jakieś takie rzeczy? Bo... Nikt nam nie kazał tego robić. Nie wiem, może nam się zechce. Albo po prostu nasi przeprowadzkownicy stwierdzili, że jeśli ten pociąg ukradł coś, co oni pakowali, to ten pociąg... Może więcej rzeczy. To ten pociąg musi być zły i trzeba ukraść wszystko, co było w pociągu i poza pociągiem. Nie wiem. No halo, rzucaj kanapą. Aha, rzuć. 10 na 10. Amelinium. Chyba się na Amelinium udało. Zaczekajcie, meble. Dowiem się, o co w tym chodzi. Czyli co, jacyś ratownicy mebli z nas. Na to wygląda. Widziałem wieżę z owiec. Mhm. Przejdź na beczce, czy co? Nie dotykaj niebieskich platform. Nie widziałem żadnych niebieskich platform, ja więc... Też. Super, połowa odcinka zaszła na jeden poziom. Od do melona. Ale po co nam schodzi do melona? Dobra, cicho, szefu. O Jezu, będziemy masakrycznie patrząc, że mam 6 minut na plastikowy medal. Moment, ja znam tę kanapę. Ja chyba też, ale skąd? Nigdy nas tu wcześniej nie było. Déjà vu. Na zdrowie. Tak, ten ciapunk od nas zawsze kradł. Skoro znałem tę kanapę. Chociaż nie wiem, jak można znać kanapę. Jesteśmy przeprowadzkowiczem. Mamy meble, które przenosimy. No, to jest logiczne, że można kojarzyć, ale wszystkie kanapy w tym mieście wyglądają tak samo, więc... A skąd wiesz, że nie mają jakiegoś specjalnego zapachu? No właśnie. No ja właśnie nie wiem, ale... To jest tak dziwne, że zna tu kanapę, stoi tak daleko, że zapachu tej kanapy by nawet nie poczuł. Bo ten kanapa jest uwięziona. Nie wiem, jedna kanapa. Ciekawe, czy jest tutaj dużo jednoosobówek, czy głównie dwuosobówki. O, achievement, już 100 okien. Zaawansowane atak okien. Te. Ciało ich stukliśmy się, to dopiero było setne. 101. To drugie. Widzicie, jak jestem ekspert? Robię parkoury z przedmiotami i nie wpadam do soku. Malinowy? Z czymkolwiek jest ta głowa, bo ja dalej nie pamiętam. Chyba w tym momencie powinienem wyciąć ten fragment materiału, zatrzymać grę i sprawdzić, czym jest ta cała głowa. Może mam na myśli sok z guarawy. Nie wiem. No właśnie tonęłem w tym samym miejscu w taki sam sposób dwa razy. Ja niby tak nie robię. A skąd mam wiedzieć? Obserwuję, co ty robisz. Tylko skupiam się na ratowaniu kartonów. Pomoc? Nie.
Głupie radio. Ja chciałem karton nie ciebie. Radio. I już. O! Szkrócy znalazłem. Boing. To się mówi, że my tego nie przejdziemy. A ja myślę, a mi tak. No w sumie 8 rzeczy nam zostało. Pewnie same dwuosobówki. 7. I 7 dwuosobówek, okej. Okay. Rozumiem. Ja. Jedna. Siostra, chodź pomagać. Bo sam nie przeciągnę tego czegoś. Czekaj. Co jest w tym uwięzione? Ja nie zastanawiam, dlaczego ten pociąg od nas kradł? Ja dalej widzę kaktusa. No, pływa se kaktus. Więc siostra, przeszłaś grę, powinnaś wiedzieć, żeby wytłumaczyć, czemu pociąg od nas kradł. Powie jej, czy nie? Zarób to, co chce, ta. I tak się dowiem pewnie. A więc tak. Istnieje pewien gatunek szczurów. Są to szczury pakunkowe. Co? To jest jedna osobówka. Wiem. To ci chyba powinno powiedzieć. Okej. Okay. Zostaw jedną osobówkę i pomóż mi z tym czymś. Czyli ty mówiłeś, że to będą ostatnie poziomy gry już. A ty mówisz, że nie. Miałem rację. Tak. To myślisz, że wszystkie poziomy z głową to będą ostatnie? Nie. Ale myślę, że te poziomy, które my zrobimy w najbliższych, nie wiem, może 3 odcinkach, będą tymi ostatnimi. Podejrzewam 5. Bez przesady, siostra. Wiem, że ty znasz tę grę, ale bez przesady. Aż tak źle ze mną nie jest. Ach, przekonamy się później. Po prostu było widać, ile jest poziomów. Łącznie. Po ilości medali, które można zdobyć. Medale są też za grę. To widzisz, jest jeszcze mniej. A już sporo tego zrobiliśmy. Trzymaj to, nie upuść, nie upuść. Powiedz, siostra, tak już po długim czasie grania, czy jesteś dumna z tego, że zostałaś pierdem? Tak. A ja nie. Masz taki pseudonim? Nie. Aha. To nie jest mój pseudonim. Nie, mój pseudonim to jest Gwiezdny Klucz. A mój siostra. Ja znam pewne też inne. Ale pozwólmy, że... Dobra, możesz Gigandoletta choćby. Nie o tym mówię. Poza tym pamiętaj, że każdy pseudonim kolejny, który jest zdradzany, przybliża ludzi do odkrycia twojej tożsamości. Jak każdy, kto mnie ogląda, pewnie nie zna. No i tu byś się mogła zdziwić. To samo niby ja myślę, a tu nagle się pojawiają coś tajemniczy ludzie w komentarzach pod jednym filmem, drugim, pod trzecim już ich nie ma. W sumie raz widziałam kogoś, kto mnie nie zna. I najprościej w świecie mam mindquaka, bo już nie ogarniam, czy ludzie mnie znają, czy mnie nie znają. No a jak inaczej to mam nazwać? Ja nie jestem wulgarny, jak niektórzy. Mindfuck. A w teraz, no ja wolę mówić po swojemu. Poza tym kiedyś ostrowej nności. Tak, nie wiem, kiedy będą ci ostrowej ności. Bo mam problem z założeniem kanału. Widzisz, niczego bez mnie nie umiesz zrobić. No słuchaj, próbuję dodać nowe konto. W sensie nie nowe konto. Dobra, ty nie ty ma opcji nowy kanał. Aj, siostra. A nowe konto się nie da. Mhm. A teraz pomóż. Wygląda to, że jak zwykle ja będę musiał wszystko zrobić za ciebie. Z ikoną i z banerem sobie poradzę. Ja się pytam kiedyś o sprawiedliwości, a nie czy masz wszystko przygotowane. Nie mam oczywiście. Nie pytałem cię o to, czy masz. Mówiłem tylko, że ty nie umisz. Okej. Chodź. Dobra. Zgaduję, że to sama pralka co ostatnio. Bo też była w takim wrednym miejscu i ostatnia rzecz. Więc... Chyba się uda. Przypomniały pewnie bohaterowie z tak zwanej psiego. Czemu niby? Bo oni nazywali się Hycy. Nie, ale ja mówię Hyc, bo ja chycam jak Bezi. A tylko Bezi umie chycić. Tak?
Ale pan Doniczek to... Powiedzmy, że pan Doniczek zna Beziego i będzie go nauczył chycać, chociaż trochę. Pan ratuj przesyłkę. Ja ratuję. Nie, nie trzeba, ale ratuj to coś. Brawo, brawo siostra, w końcu coś umisz zrobić. Wiesz, uciekłam przed sąsiadem. Swoją drogą, tak gram w sąsiada. Ale skąd nie wiedzieć, o jaką grę z sąsiadem chodzi? Jest pewno sekretny sąsiad, ale mam zamiar wkrótce zacząć w... Cześć sąsiad. Aha. No cóż. Ja też poznaję te przedmioty. Przenosiliśmy już te rzeczy. Jak się to znalazło? Może tajemniczy klient skrywa prawdę. Co? Tajemniczy klient nigdy wam nam tego nie zrobił. No cóż. Tajemniczy klient nigdy tego nie zrobił. Co z tego, że nie chce się ujawnić, jest tajemniczy? Patrz, emailowy medal. Jest 30 poziomów. Prysznic. Co? Nie zacimy bez prysznic. A, dobra, cicho tam. Warto było spytać. Warto było spytać straży sąsiedzkiej, czy wie coś o meblach, które znaleźliśmy. Mówią, że w całym mieście znikają meble. Och. Pomogli mi wyśledzić połączenie tajemniczego klienta. Czas znaleźć odpowiedzi. Kościg głowy. Dobra, cicho tam. Ale wiecie co? Na ten epizod to już tyle, 26 minut. Dobra, jeszcze jeden odcinek, dawaj. Siostra... Kręciłam się, no. Słyszycie ją. Chcę nagrać trzeci odcinek z rzędu. Módlcie się o moje zdrowie psychiczne. Prawdopodobnie zobaczycie, nie wiem, za dwa dni czy za kiedy. Od tego odcinku, jak to się skończyło. A powiedz, no dziękuję wam bardzo. A, i te. No i trzymajcie się. Hej, hej.